Siema widzowie, to znowu ja. Padła kolejna propozycja na Discordzie, więc nie patrzę, tylko robię. Wczoraj odcinka nie było, bo no, trochę nie było warunków do nagrywania, dlatego dzisiaj będzie bonusik. Jak powiedzmy, wrzucę ten odcinek na 14, tak do 18 czy 19, dobijecie powiedzmy te 45 łapek, no, wlatuje z automatu drugi jako rekompensata. I nie przedłużając, dzisiaj o morderczym graniu, trochę kolejny Dead Game w tym tygodniu? No jakoś tak, no w każdym bądź razie o Dead Game, więc zapraszam do oglądania. Nie rzucam słów na wiatra, bardziej to w piach jak kara. Nie szukam słów, kakuła, raczej to on mnie znalazł. Bagaż na barach jak gara. No więc dobra, zaczynajmy. Padła taka propozycja, dlatego widzimy to, co widzimy. Kolejny Dead Game z nieco inną fabułą, chociaż większość z was fabułę po pierwszym odcinku raczej co się będzie działo przeczyta jak z otwartej księgi, bo fabuła jest delikatnie to ujmując zajebana, jest zlepkiem piły i takiego filmu Oszukać przeznaczenie. Ale wracając do tematu, a naszej fabułki. Nasz ziomek, dobra mordeczka, typowy główny bohater, pomocny, fajny, zabawowy, przenosi się do nowej szkoły po tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce w jego poprzedniej szkole. W szkole odbyła się tak zwana gra w króla, w której to ludzie dostawali rozkazy i musieli je wykonywać, w przeciwnym wypadku ginęli makabryczną śmiercią. Wszystko spoko, w końcu to Dead Game, ale ziomek miał niezłego niefarta, wpierdalając się drugi raz do tej samej rzeki, mianowicie przychodząc do nowej szkoły. Po raz kolejny klasa dostaje SMS-a o tym, że muszą wykonywać rozkazy pod groźbą śmierci. A ziomek, jako że już jako jedyny raz przeżył taką grę, chce pomóc swoim nowo poznanym kolegom, ale delikatne realia, gdzie psychopata pisze ci takiego SMS-a, większość osób go zlała i dostała natychmiastowy policzek w twarz, takiego liścia smacznego w postaci kilku wyjebek w klasie. Ale żeby nie było tak zaraz nudno, że główny bohater rozstrzega swoich kolegów, ratuje ich, pokonuje złego okrutnika i tak dalej, nasi super twórcy dokładają nam kolejną postać. Dziewczynę, która widząc co się dzieje, widząc tą zabójczą grę, odpalają jej się jakieś zwierzęce instynkty, które wychodzą na wierzch, bo dusiła w sobie kurwa multum emocji i postanawia robić w chuja swoich kolegów, zabijać ich itp. itd. Ale żeby nie było zbyt kolorowo, że to fabularnie jest super, że wszystko ładnie wygląda, jest piękne, skalafon. To podsumowując delikatnie te anime, to sama historia jest dosyć chujowo przedstawiona. Postacie, które widzimy, czyli ci pseudo koledzy z klasy, nie poznajemy ich za dobrze, bo każda postać, którą poznajemy, ginie jeszcze w tym samym odcinku albo w następnym. A sama ta mieszana fabuła dwóch postaci jest tak chujowo chaotycznie poskładana, że można się popierdolić już na początku co się dzieje. Splusujemy tutaj na pewno jakąś tam kreską, bo jest najgorsza, nie oszukujmy się. Podsumowując już wszystko, fabuła jakoś nie porywa. Widza jak taki 45-letni ziomek z cukierkami na skrzyżowaniu. Sceny śmierci są mega chujowo zrobione. Naprawdę tam jakieś kurwa dziewczyny się po godzinę na stosie palą. Kurwa po minutę się na stosie pali, a jej kurwa ręce odpadają, krew tryska tu i tam. Mega chujowo jest to zrobione. Ale dla takich jebanych sadystów, co i tak już są sadystami, bo oglądają anime, moim zdaniem dosyć trafny tytuł. Dlatego warto obejrzeć, ale jak zawsze będziecie chcieli tu obejrzeć, wiadomo o co chodzi. Dobra, tyle ode mnie, szybki odcineczek, taki żeby jeszcze może dać wam kurwa szansę na faktyczne dobicie tych łapek. To następny może już oczywiście bardziej ciekawym będzie, może coś fajniejszego, zobaczymy. Może zobaczymy się o 19, może nie. Tyle ode mnie, trzymajcie się, piąteczka i cześć.